Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Zapraszam do lektury najnowszego wydania tygodnika Do Rzeczy, a na okładce tygodnika zapowiedziany blok tekstów dotyczących humanizacji zwierząt, czy też humanitarnego traktowania zwierząt. Ten blok tekstów rozpoczyna mój artykuł, w którym wyjaśniam, dlaczego nie można mówić o czymś takim jak humanitarne traktowanie zwierząt. Nie można też mówić o czymś takim jak prawa zwierząt, a w kontekście tak zwanej piątki dla zwierząt ciągle się o tym mówi. Mamy również rozmowę z Janem Krzysztofem Ardanowskim, byłym ministrem rolnictwa, który przedstawia swój punkt widzenia na ustawy, no ja bym powiedział antyrolnicze, niektórzy powiedzieliby prozwierzęce. Piotr Semka w swoim artykule zastanawia się, czy w Berlinie stanie pomnik polskich ofiar II wojny światowej. Rafał Ziemkiewicz zastanawia się, jak to możliwe, że rząd zmarnował tyle miesięcy względnego epidemicznego spokoju, nie przygotowując nas na jesienną falę epidemii koronawirusa, na to, co się teraz dzieje. Kamila Baranowska pisze o starcie nowego ruchu Rafała Trzaskowskiego i o tym, że Rafał Trzaskowski swój czas przespał. Zgadzam się z tym całkowicie. Dzisiaj to już jest musztarda po obiedzie. Może zresztą tak powinien się ten ruch nazywać. Musztarda po obiedzie. Może to by coś pomogło. Tomasz Rowiński pisze o bardzo ciekawej sprawie. Otóż sekowany przez YouTube'a kanał w Realu 24 Marcina Roli, kanał zresztą dosyć kontrowersyjny, taki jak sam Marcin Rola, postanowił stworzyć polską alternatywę dla światowego giganta i Tomasz Rowiński pisze o tym, jakie są nadzieje na to, że Marcinowi Roli i kanałowi w Realu 24 to się uda. Piotr Gociek pisze o filmach, które już padły z powodu epidemii albo które mają dużą szansę dokonać swojego żywota z tego samego powodu. Wśród nich oczywiście to pewnie najbardziej znany przykład, najnowsza część przygód komandora Jamesa Bonda, ale powiem szczerze, ja nie żałuję, bo dla mnie Bond skończył się na częściach z Piercem Brosnanem. Nie toleruję Daniela Craiga w tej roli. Krystian Kratiuk w swoim tekście zabiera głos w debacie Do Rzeczy, debacie, która zresztą nie tylko na łamach Do Rzeczy się toczyła, również na łamach portalu Klubu Jagiellońskiego, debacie o tym, jak powinniśmy my, konserwatyści, ale też jak polski Kościół powinien zachowywać się wobec ofensywy LGBT, ale także wobec własnych wewnętrznych problemów. Grzegorz Kucharczyk pisze o tym, jak to się stało, że CDU utraciło literkę C w nazwie. Oczywiście formalnie CDU nadal nazywa się CDU, ale z chrześcijaństwa w tej największej niemieckiej partii, partii rządzącej, z której wywodzi się Angela Merkel, już jak na lekarstwo. Mamy również wywiad ze Sławomirem Mentzenem, ekonomistą związanym z Konfederacją, a także dużo innych bardzo ciekawych, jak zwykle, materiałów, a zatem zapraszam do lektury papierowego wydania Tygodnika do Rzeczy, do prenumeraty papierowego wydania Tygodnika do Rzeczy lub wydania elektronicznego, które w wygodny sposób i zawsze na czas do Państwa dotrze. Łukasz Warzecha, najnowsze wydanie Do Rzeczy, zapraszam, zachęcam, kłaniam się.